Witam w prezentacji i montażu 45. numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy tablicę rejestracyjną, poprawkę tylnej lampy, odbłysk, klosz tylnej lampy, przewód tylnego światła E, płytę sterownika, przewód tylnego światła D, przewód światła cofania B, naklejki, śrubki i wkręty.
W tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy płytkę sterownika, podpięliśmy do niej przewody, przymocowaliśmy tylną lewą lampę i tablicę. Po montażu części z 45 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią oś z obciążnikiem, zaczepem, dwoma zwrotnicami, błotnikami i kołami, silnik, zbiornik paliwa, deskę rozdzierczą z kierownicą, lewą część skrzyni biegów, lewą pochwę z wolnicą, tylny lewy błotnik ze światłami, kierunkowskazami, akumulator, płytkę sterującą, zbiornik cięgła belki, część przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym i zbiornik powietrza. Numer 45. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Ciągnik nie tylko podwórzowy. Fordson Texta, niewielki ciągnik o dużych możliwościach, powstał jako odpowiedź Forda na rynkowy sukces modelu Fergusona. Dawniej wspólnicy stali się bowiem rywalami. Fordson Texta to brytyjski ciągnik, mimo że siedziba produkującej go firmy matki mieściła się w Michigan. Model powstawał w latach 1957-1961 w zakładach zlokalizowanych w londyńskiej dzielnicy Dagenham. Zaspokajał przede wszystkim potrzeby farmerów brytyjskich i irlandzkich, lecz znajdował odbiorców także na innych rynkach, w tym amerykańskich, benzyna lub diesel. Mały Fordson zyskał swoją popularność dzięki uniwersalności, prostej budowie, nieprzysparzającej kłopotów podczas eksploatacji oraz atrakcyjnej cenie. Maszyna miała samonośną, bezramową konstrukcję, była dostępna w dwóch wariantach silnikowych, benzynowym, czterocylindrowa rzędowa jednostka standardy motor kompany o pojemności 2,2 litra i wysokoprężny, znacznie częściej stosowana, trzycylindrowa jednostka o pojemności 2,4 litra. Motor diesla był owocem kooperacji firm Ford i Perkins. Odlewy kadłuba wykonywane w zakładach Forda w Dagenham. Pozostałe elementy dostarczano przez przedsiębiorstwo Perkins, w którym fabryce odbywał się również finalny montaż. Mamy zdjęcie i informację, że Fordson Texta wyposażono w silnik benzynowy lub wysokoprężny. Jednostka miała zbliżoną moc, wynosiła ona ponad 30 koni mechanicznych i wystarczyła do pracy na małej farmie. Prosta konstrukcja sprawiała, że obsługa tego ciągnika nie nastarczała problemu. Mamy zdjęcie i informację, że Fordsona można było doposażyć w ROPS, Revolver Protection Structure, czyli specjalną belkę zapewniającą kierowcy ochronę w razie wywrotki ciągnika, do której może dojść przykładowo podczas jazdy po zboczu. Mamy zdjęcie i informację, że koncern Ford miał w ofercie również narzędzia rolnicze zaprojektowane specjalnie do Fordsona Texta. Na dużych farmach ten model był wykorzystywany głównie jako ciągnik pomocniczy. Mamy zdjęcie i informację, że Fordson Texta Super został wyposażony w trzycylindrowy silnik wysokoprężny, stanowiący rozwinięcie wspólnej konstrukcji Forda i Perkinsa. Jednostka napędowa traktora miała moc 45 koni mechanicznych. Mamy zdjęcie i informację, że Fordson Major to starszy i większy brat Texty. Mniejszy z ciągników przedstawiono jako pomocnika Majora. W folderze reklamowym zamieszczono zdjęcie, na którym traktory stoją koło siebie, a ich kierowcy podają sobie ręce. Ciekawostka. Rzepak, który podczas kwitnienia można z daleka rozpoznać po intensywnie żółtych kwiatach, uprawia się w Polsce od XVI wieku, lecz jego ojczyzną jest Azja. Roślina należy do rodziny kapustowatych, podobnie jak kapusta czy kalafior, a jej właściwa nazwa to kapusta rzepak. Przed II wojną światową rola rzepaku była mało znacząca, ale jego spożycie zaczęło rosnąć. Dziś olej rzepakowy jest jednym z najpopularniejszych olejów spożywczych. Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej po Francji i Niemczech pod względem wielkości upraw tej rośliny. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie rolnika na ciągniku Ursus C330 z przyczepą wypełnioną piachem, potrzebnym do budowy nowego budynku gospodarczego. Budynek był stawiany metodą gospodarską, czyli samodzielnie.
1979 rok. Mamy zdjęcie przygotowywania nawozów sztucznych do przeładunku z przyczepy przyciągniętej na pole przez Ursusa C355. W dużych gospodarstwach państwowych wykorzystywało się do prac agrotechnicznych również samoloty. 1974 rok. Mamy zdjęcia rolników sprawdzających snopowiązałkę przed wyruszeniem w pole. Koszenie za pomocą tego narzędzia wymaga zaangażowania kilku osób. Snopy trzeba ustawić na polu w sztyki, a potem zebrać i wymłocić. Nowoczesny kombajn zbożowy robi to wszystko sam. Dzisiaj snopowiązałki spotyka się już bardzo rzadko. 1973 rok. Mamy zdjęcie skoszenia żyta ciągnikiem Ursus C360 ze żniwiarką. Maszyny te zostały niemal całkowicie wyparte przez znacznie wydajniejsze kombajny zbożowe. 1979 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem. I pokazany model z zamontowaną płytką sterownika. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli nakrętka napinająca, ucha łańcucha, łańcuch. Osoby posiadające prenumeratę 14 przesyłką zawierającą od 43 do 46 numeru otrzymały kolejny segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.